Zastanówcie się proszę nad tym, że to spotkanie dzisiejsze i cała ta aktywność ekonomiczna, która została wygenerowana na świecie za pomocą Bitcoina, to jest, wynika z tego, że kilka lat temu ktoś na forum zapostował kilka tysięcy linii kodu, czy kilkaset linii kodu, i to nagle spowodowało to, że nagle producenci sprzętu komputerowego produkują koparki, jedni kupują, coś sprzedają, handlują, powstają startupy. Jak myślicie, jak to się, dlaczego tak się stało? Jak to jest możliwe? No, produkujemy kodu bardzo dużo, mamy bardzo dużo zdolnych programistów, ale nagle pojawia się kod, który powoduje, że aktywność ekonomiczna zaczyna się kręcić wokół pewnych reguł. To, co spowodował Bitcoin, to jak ja sposób patrzę na Bitcoin, jest to platforma, która po raz pierwszy w historii pozwoliła ludzkości jako takiej osiągnąć konsensus a propos jakiegoś konkretnego stanu rzeczy. W przypadku Bitcoina jest to stan rzeczy a propos kto ma ile i w jaki sposób, według jakich reguł może te pieniądze przesyłać, ale konsensus, w którym nie mamy osoby pośrodku. Nie mamy osoby, która musi na koniec dnia rozliczyć, czy faktycznie było tak jak to zostało wszystko przesłane. I możemy ten konsensus osiągać bez pośredników. Kwestie banków były tu bardzo często, te złe banki, które pośredniczą. I oczywiście możemy dyskutować o kwestiach ekonomicznych, czy to jest dobrze, czy źle. Natomiast fundamentalną dla mnie aspektem Bitcoina i w ogóle przełomowością tej technologii, co też spowodowało, że ja w ogóle w tym momencie swoją ścieżkę zawodową, moje zainteresowania lokuję jak najbardziej w tym obszarze, bo uważam, że jest to przyszłość, jest to technologia, która jest wynalazkiem na miarę internetu, to jest konsensus z jednej strony, a z drugiej ustalenie pewnych reguł interakcji, które zawsze będą powtarzalne. W przypadku Bitcoina te reguły interakcji są bardzo proste w pewnym sensie. Jeżeli A chce coś przesłać B, to odejmujemy A jakąś wartość, przesyłamy go do B, natomiast raz na 10 minut pojawia się nowa pula Bitcoinów, które trafiają do tych, którzy włożyli najwięcej mocy obliczeniowej, żeby tą sieć zabezpieczać. Oczywiście to jest może troszkę bardziej skomplikowane, ale te reguły są bardzo proste i możemy to wszystko zrobić bez tych trzecich stron, ale gdyby popatrzylibyśmy na to, na cały otaczający nas świat, ja widziałem parę osób siedzi na Facebooku, na Facebooku my się też komunikujemy, Facebook jest trzecią stroną, która ustala reguły interakcji, którymi posługujemy się, komunikując się między sobą w sieciach społecznościowych. Generujemy sobie lajki, które są pewnym rodzajem waluty, można powiedzieć. Oczywiście jest to waluta wewnętrzna facebookowa. I one pozwalają nam wymieniać się wartością w ramach Facebooka. Programy lojalnościowe. Płacicie, chodzicie do Żabki, płacicie na stacji benzynowej. Też dostajecie swego rodzaju walutę. I tam też jest interakcja, gdzie jest jakiś pośrednik. Tym razem jest to jakaś firma. Rejestrując się na tą imprezę, również rejestrowaliście się za pomocą identyfikatora, jakim był wasz adres e-mail, który też jest rozliczany przez trzecią stronę, jaką jest Google, Facebook, czy w zależności od tego, jakiego dostawcy używaliście, też korzystaliśmy z pośrednika. I tam też były ustalone jakieś reguły interakcji, tylko w przypadku Bitcoina my możemy stwierdzić, patrząc w technologię, że te reguły interakcji zawsze będą takie same, natomiast w przypadku wszystkich tych pośredników musimy ufać im, że oni tych reguł nie zmienią. Te reguły się zmieniają. Facebook cały czas zmienia reguły. Ktoś może zablokować wam konto na Gmailu. Wasze punkty na Shellu mogą się okazać nieważne. I decyzja należy do tej trzeciej strony. I to, co chcemy, to, na czym zastanawiamy się, co stałoby się, gdybyśmy reguły interakcji, które... gdybyśmy wzięli technologię, którą mamy w Bitcoinie, która pozwala nam zgodzić się na jakiś stan rzeczy, ale trochę przeeksperymentowali właśnie z tymi regułami. Zmienili trochę te zasady, zmienili to 21 milionów i może nie pojawia się 10, a może pojawia się 20, a może nie każdy może podrobić, nie jest podrabiany, tylko każdy może generować tych punktów ile chce, a może byśmy stworzyli jeszcze coś innego, ale cały czas pamiętając o tym, że wszyscy zgadamy, że jeżeli te reguły są ustalone, to możemy ich to będą one za każdym razem wdrażane przez system i nikt nie będzie mógł ich ominąć. I to się zaczyna dziać. Fenomen altcoinów, czyli wszystkich tych walut alternatywnych, w obecnym modelu polega na tym, okej, weźmy technologię i stwórzmy inne reguły interakcji. Wyprodukujemy więcej coinów, więcej pieniądza i niech te pieniądze
zachowują się trochę w inny sposób, algorytm kopania będzie troszkę inny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli za każdym razem, kiedy chcemy dokonać jakiejś innowacji w przypadku tych reguł interakcji, albo na przykład chcielibyśmy wyprodukować swój program lojalnościowy oparty na blockchainie, nie chcemy mieć pośrednika, wyprodukowanie nowego altcoina jest trudne, bo wymaga to od nas za każdym razem tworzenia nowej sieci. Musimy zebrać kopaczy, czyli tych, którzy zainwestują swoją moc obliczeniową, żeby kopać naszą walutę. Nasza waluta jest mała. Bitcoin, wiadomo, będzie walutą globalną, więc warto się w niego angażować. Natomiast może nasz projekt programu lojalnościowego albo jakiegoś programu wymiany żetonów w ramach gry komputerowej nie do końca może być dla każdego tak fascynujący. Więc jest to zawsze problem. To jest trochę tak, jakbyśmy chcieli za każdym razem postawić nową stronę internetową. W tym momencie możemy się zalogować i możemy zrobić to dwoma kliknięciami. Natomiast gdyby porównać stworzenie nowej waluty do strony internetowej w tym przykładzie, to jest tak, że za każdym razem musielibyśmy stawiać nowy serwer i kupować nowy sprzęt. Także to jest jedno rozwiązanie, natomiast te waluty znajdują, część z nich znajduje jakieś zastosowania. Ciekawym przykładem jest przykład właśnie Namecoina, czyli pomysłu, w którym weźmy technologię blockchaina i bitcoina, ale zamiast waluty postawmy na nim system DNS, czyli system zamiany adresów tych takich zrozumiałych przez człowieka na adresy IP. Ten system w klasycznym internecie jest bardzo scentralizowany. Namecoin jest takim właśnie eksperymentem. Także to jest jedno podejście, które w większości przypadków jest drogie, trudne, uciążliwe. Ten koszt innowacji jest bardzo wysoki. Innym podejściem jest stworzenie tak zwanych metaprotokołów na Bitcoinie, czyli nie tworzymy nowej sieci, uważamy, że sieć Bitcoina jest fajna, jest ok, ale próbujemy wykorzystać istniejącą infrastrukturę, żeby na tych adresach Bitcoin zakodować inne dane, zakodować na nich inną logikę. Używamy wtedy Bitcoina tylko jako warstwy transportu, natomiast staramy się zapisać w nim troszkę inne dane. No i to wtedy problem z tymi protokołami, takimi jak MasterCoin czy Counterparty, które właśnie wykorzystują Bitcoin, tworzą na nim jeszcze coś nowego, jest taki, że Bitcoin wydaje się, jakby z punktu widzenia jego architektury, jest protokołem, który łączy blockchain z jego zastosowaniem jako waluty i w pewnym sensie nie zawsze jest na tyle elastyczny, żeby pozwalał na jakieś większe eksperymenty. Jest świetną walutą, ale jeżeli chodzi o jego elastyczność, wydaje się, że jest bardziej protokołem SMTP, czyli tym protokołem do e-maila, który świetnie działa od wielu, wielu lat, ale nie jest aż tak elastyczny. Jeżeli chodzi o core developerów Bitcoina, też nie ma tam zgody a propos tego, na ile pozwalać na różnego rodzaju eksperymenty, a na ile powinniśmy trzymać Bitcoina jako właśnie walutę i trzymać się tylko i wyłącznie tego zastosowania. I platforma Ethereum wychodzi z trzeciego założenia. Zróbmy coś takiego. Weźmy blockchain, czyli tą technologię, którą znamy, która przez 5 lat w Bitcoinie przetestowała się i pokazała, że tak, to może działać. I zamiast za każdym razem tworzyć na niej coś nowego, to zbierzmy tych, którzy będą chcieli zabezpieczać ją swoją mocą obliczeniową, a wszystkim innym, którzy chcą eksperymentować, zaoferujmy język programowania, w którym każda reguła interakcji, którą możemy sobie tylko i wyłącznie wyobrazić, może być zaprogramowana. I jeżeli będziemy w stanie zapłacić opłaty, to będziemy mogli wyczarować cokolwiek tylko nam przyjdzie do głowy. Co to może być? Możemy wyobrazić sobie w tym momencie, ja wracam do tego przykładu sieci społecznościowych, bo on jest bardzo, dla wielu mi się wydaje, zrozumiały. Każdy z nas z Facebooka korzysta. Każdy z nas wymienia się wartością na Facebooku w postaci lajków. Ja uważam, że zawsze powtarzam o tym, że lajki, różnego rodzaju share'y to jest waluta. Ludzie płacą za to. Jest to coś, co wyznacza wartość w ramach tej sieci. Czy na przykład moglibyśmy stworzyć sieć społecznościową, w której zapostowanie czegoś kosztowałoby nas coś, natomiast jeżeli inni byliby w stanie, jeśli inni uznaliby, że to, co zapostowaliśmy, jest wartościowe i też ponieśliby jakiś koszt, zainwestowaliby w nas wpis, to my moglibyśmy zarabiać na naszych wpisach w ten sposób, czyli zupełnie oparlibyśmy naszą interakcję na blockchainie, pominęlibyśmy Facebooka i tak jak byliśmy się w stanie zgodzić co do tego, że waluta może działać, to dlaczego nie może działać taki system? Pracujemy z Markiem w tym momencie nad czymś takim. Oczywiście w wersji bardzo prototypowej, ale te rzeczy już są możliwe. To jest jeden przykład. Wyobraźmy sobie wirtualną gospodarkę gry komputerowej, w której stan posiadania, interakcje pomiędzy graczami nie są zapisane na serwerze jednej z firm. World of Warcraft, na przykład Blizzard.
Blizzard decyduje o tym, ile będzie złota, jak te reguły będą wyglądać. W tym przypadku możemy cały ten mechanizm interakcji oprzeć na platformie Ethereum. Kolejne edycje gry opierają się cały czas na tej samej gospodarce, a wasze posiadanie, wasz stan posiadania, wasz zapis gry i całe wasze bogactwo w ramach tego wirtualnego świata zapisane jest w jednym kluczu prywatnym, tak jak w przypadku Bitcoina zapisany jest wasz stan posiadania waluty. Także te rzeczy też są możliwe. Zdecentralizowany Dropbox, w którym zamiast jednej centralnej firmy, która decyduje o tym i która kupuje serwery, każdy udostępnia swoje miejsca na dysku, a platforma zarządza tylko tymi regułami interakcji. I reguły interakcji, jeżeli mogą być zaprogramowane, to mogą działać w tym systemie. Wszystko opiera się, reguły interakcji inaczej nazywamy smart kontraktami. Co to jest smart kontrakt? To brzmi bardzo obco, natomiast smart kontrakt jest niczym innym, jak można, wyobraźcie sobie bota, wyobraźcie sobie skrypt, który na adresie Bitcoin jest zainstalowany i za każdym razem, jak otrzyma jakąś wartość, to ten skrypt się wykonuje. I w tym momencie możemy, ten skrypt jest w stanie przechowywać jakieś adresy, ten skrypt jest w stanie przesyłać coś dalej, mieć jakiś balans, także jest w stanie być autonomicznym, zaprogramowanym agentem, który tych rozliczeń dokonuje. Także o tym już powiedziałem, także tych smart kontraktów możemy mieć bardzo dużo i mogą one określać wszystko, co możemy tylko matematycznie sobie wyobrazić, a koszt innowacji jest tylko kosztem opłaty transakcyjnej, która zostaje poniesiona przez system. I całą tą walutę napędza Ether. Ether nie jest altcoinem. Ether jest kryptopaliwem, który pozwala nam na generowanie innych altcoinów. Etherem płacimy za wykonywanie tego kodu. Może się okazać, że nie opłaca nam się. Im dłuższy program, tym płacimy więcej Etheru. Wszystko sprowadza się do tego, że im reguła interakcji będzie krótsza, tym będziemy płacić mniej. A wszystko zależy od użytkowników, czy będą chcieli ponieść te opłaty transakcyjne za pozyskanie tego zdecentralizowanego konsensusu na platformie Ethereum. Idąc dalej, pytanie jest takie. Jeżeli ściągacie klienta Bitcoina, w tym momencie można powiedzieć, że takim defaultowym wyglądem tego klienta będzie portfel. Możemy przesyłać jakieś pieniądze, natomiast tutaj z Ethereum nie będzie... Zwykły użytkownik, tak jak w przypadku platformy iOS, on widzi tylko i wyłącznie aplikację. On nie wchodzi w kwestię kodu, nie wchodzi w to, jak te programy są zaprogramowane. I tak samo będzie tutaj. Smart kontrakty będą definiować tylko i wyłącznie reguły interakcji, a te interakcje będą odbywały się w browserze. Można powiedzieć, że klient Ethereum będzie wyglądał jak przeglądarka, w której będziemy mogli odpalić daną aplikację. Ona nie będzie hostowana na jakimś serwerze, bo serwer zawsze można zamknąć, tylko zaciągana będzie z sieci BitTorrent, tak jak ściągacie filmy, wiem, że to nielegalne, ale BitTorrenta każdy rozumie. To wyobraźcie sobie, że interfejs aplikacji ściągamy z torrenta, natomiast wszystko to, co musimy uzgodnić między sobą, nie jest przechowywane na serwerze Facebooka, Google'a czy kogokolwiek innego, tylko zaciągane jest z blockchaina i jesteśmy w stanie stworzyć system, w którym możemy tworzyć giełdy, możemy tworzyć gry, możemy tworzyć systemy ubezpieczeniowe, możemy stworzyć rekurencyjne systemy płatności. Raz w miesiącu system jest w stanie wypłacić jakąś kwotę temu, który zgłosi się i przestrzega tych reguł. Także pole do innowacji będzie ogromne. To jest przykład stworzony przez jednego z użytkowników takiego interfejsu. Ten interfejs będzie wyglądał zupełnie inaczej. Ja wam daję tylko ten przykład, żeby pokazać, że kontakt z Ethereum dla użytkownika będzie wyglądał podobnie jak kontakt z App Store'em na iOS-ie czy z App Store'em na Androidzie. To będą konkretne aplikacje. To będzie coś, co jeśli mamy Ether, możemy automatycznie zastosować do jakiejkolwiek aplikacji, sobie możemy tylko wyobrazić. Jeżeli chodzi o pytania, także możemy, nie wiem, otworzyć sesję pytań, ale ja już chciałem uprzedzić kilka pytań. Kiedy będzie można kupić Ether i czy to w ogóle działa? Ether będzie można kupić w przedsprzedaży. Będzie tak zwany currency swap, wymiana walut. Za bitcoiny przesyłając na konkretny adres będzie można później, kiedy sieć ruszy, a ruszy w kwartale czwartym tego roku, będzie można otrzymać Ether. Jeżeli chodzi o model przedsprzedaży, on generuje trochę kontrowersji, bo grupa core deweloperów, którzy rozwijają platformę Ethereum, otrzyma te pieniądze, wypłaci Ether
ale część Etheru zostanie zablokowanych na specjalnym funduszu, który będzie używany do rozwoju ekosystemu Ethereum. To nie wszystkim się podoba. To jest tak zwany, można powiedzieć, pre-mine, który w środowisku altcoinowców jest słowem zakazanym. Natomiast dobra wiadomość dla tych, którym nie podoba się akurat ten model, jest taka, że zapowiedzianych jest już kilka alternatywnych wersji Ethereum, w którym przez to, że jest to platforma open source'owa, każdy może ją skopiować i stworzyć własną dystrybucję Etheru. I stworzyć alternatywną sieć, czyli można powiedzieć, tak jak są altcoiny, to tutaj będą alt-etery, alternatywne sieci. Waszą decyzją będzie, czy chcecie uczestniczyć w przedsprzedaży Etheru, czy chcecie czekać na alternatywną wersję, czy chcecie może stworzyć swoją. Dla mnie najciekawsze jest to, że tak jak mieliśmy HTML i później pojawiły się statyczne strony internetowe, a potem pojawił się nagle JavaScript i wszystkie strony ożyły, nagle mogliśmy mieć aplikacje w przeglądarkach, tutaj będzie trochę podobnie. Także ilość innowacji i koszt innowacji, koszt wejścia będzie dużo, dużo mniejszy. Jak mamy z czasem? Już spoko? Czy bo tak widzę, że... Trzy minuty na prezentację i potem 5 minut na pytania i odpowiedzi. Mhm. Algorytm kopania będzie ASIC-odporny, czyli przez to, że tutaj kopacze będą tak naprawdę musieli wykonywać te kontrakty, a kontrakty będą, można powiedzieć, mini programami, zaprojektowanie ASIC-a pod Ethereum będzie dość trudne, bo oznaczałoby to po prostu zaprojektowanie lepszego ogólnego procesora. Czyli taki jest zamysł twórców tej platformy. I założenie jest takie, żeby właśnie żeby to kopanie było mniej scentralizowane niż stało się to w przypadku Bitcoina. Z naszego punktu widzenia my postrzegamy Ethereum jako, można powiedzieć, kolejnego App Store'a, tylko tym razem już zupełnie zdecentralizowanego, w którym będzie można tworzyć, tak jak powiedzmy, jak internet umożliwił, nie wiem, jednemu hakerowi w garażu stworzenie aplikacji, z której nagle mogą korzystać miliony osób na całym świecie, to w tym momencie haker w garażu, który ma dobry pomysł, będzie mógł stworzyć aplikację, przez którą będą przepływać miliony dolarów na całym świecie i może się to stać od razu, bez pytania kogokolwiek o zdanie, bo to po prostu będzie działać. Jeżeli ten kod będzie dobry, jeżeli ten interfejs będzie dobry, jeżeli aplikacja będzie projektowała jakąś ciekawą interakcję, to tak naprawdę aż trudno wyobrazić sobie to, co powstanie. Tak jak trudno było sobie wyobrazić w latach 90. i kiedy mieliśmy internet, powiedzmy, z tekstową linią komend, trudno było sobie wyobrazić, że powstanie Facebook, że powstanie YouTube, że będziemy mogli wideo streamować albo rozmawiać ze sobą. Nikt tego nie przewidywał. Tak samo aż trudno wyobrazić sobie, co powstanie dzięki takim platformom, bo powtarzam to jeszcze raz, koszt innowacji, koszt wejścia i bariera wejścia będzie bardzo niska. Ja jestem przekonany, że przedsprzedaż Ethereum i ten crowdfunding, który się odbędzie, będzie z jednym z największych sukcesów, jeżeli chodzi o crowdfunding w historii krypto w ogóle. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że tak stanie. I na koniec roku będziemy mieli kilkadziesiąt tysięcy ludzi na całym świecie, którzy będą trzymać Ether i będą chcieli wejść do tego App Store'u i coś zacząć z nim robić. Trochę tak, jakbyśmy wiedzieli, że App Store otwiera się końcem roku i będzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy będą trzymać karty prezentowe, które będą działać tylko i wyłącznie w tym sklepie i będą coś tam chcieli, jakieś aplikacje kupić. Każdy z Was może przyłączyć się do tego projektu, każdy z Was może sobie o tym poczytać i spróbować, jeżeli macie pomysł na aplikację, po prostu możecie zacząć ją tworzyć i niesamowite rzeczy będą się działy, tak Wam powiem. Ale jak do końca będą wyglądać, to trudno nam sobie wyobrazić, wszystko zależy od nas. Nie?